Gdy w jednym z duńskich szpitali w tajemniczych okolicznościach nagle zaczęli umierać pacjenci, pojawiło się pytanie. Czy ich śmierć na pewno była naturalna? A może ktoś ich zabijał, podając im zbyt dużą dawkę silnych leków? Na celownik szybko trafiła pewna kobieta z personelu. Pytanie tylko, czy faktycznie miała coś na sumieniu? Dlaczego miałaby uśmiercać niewinne osoby, którymi powinna się przecież opiekować? Gdy jakiś czas temu trafiłem na audiobook o tytule Pielęgniarka, historia zbrodni, które wstrząsnęły Skandynawią, od razu wiedziałem, że ten temat musi pojawić się na kryminatorium. Książkę odsłuchałem oczywiście w aplikacji BookBeat i ta aplikacja jest partnerem naszego dzisiejszego odcinka. Na podstawie audiobooka, który tam znalazłem, za chwilę przedstawię Wam całą sprawę. Zanim jednak zaczniemy, przypomnę tylko, że nowi użytkownicy wciąż mogą skorzystać ze specjalnej promocji i założyć konto w BookBeacie z moim kodem promocyjnym. Z hasłem KREMINATORIUM. Będziecie mogli korzystać z aplikacji przez 30 dni za darmo. A mamy przecież wakacje, więc letnie podróże, odpoczynek na plaży czy górskie wędrówki to idealny czas na poznanie kilku ciekawych historii w formie audioksiążki. W aplikacji BookBeat znajdziecie zarówno pozycje z gatunku true crime, czyli coś, co lubimy najbardziej, jak i horrory czy powieści sensacyjne. Zachęcam do sprawdzenia tej opcji i słuchania audiobooków. W opisie tego odcinka znajdziecie informacje dotyczące rejestracji w serwisie. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Szpital w Nykøbing Falster, usytuowany w duńskiej wyspie Falster, jest najdalej na południe położonym szpitalem w Danii. I od wielu lat nie cieszy się on zbyt dobrą opinią. Panującą zarówno wśród krajowych ekspertów do spraw zdrowia, jak i samych pacjentów. Co więcej, suchej nitki nie pozostawiają na nim także dziennikarze. Wielokrotnie nazywali oni ten szpital jedną z tych placówek, w których umiera najwięcej przyjmowanych pacjentów. Mało tego, w 2010 roku umieścili go nawet na drugim miejscu wśród szpitali, które zagrażają życiu Duńczyków. Dwa lata później nastąpił awans na pozycję pierwszą i od tego czasu nie milkną głosy, że jest on najgorszym szpitalem w całej Danii. Wbrew pozorom za taki stan rzeczy nie odpowiadają pracujący w tym szpitalu lekarze. Oni akurat, poza kilkoma niechlubnymi wyjątkami, zawsze słynęli ze swojego profesjonalizmu i wzorowego podejścia do pacjentów. Podobnie jak zatrudnione w tym miejscu pielęgniarki. Problemem było natomiast samo miejsce, w którym zlokalizowany był ten szpital. Od lat 90. XX wieku czwarta co do wielkości duńska wyspa przodowała w krajowych statystykach pod względem mieszkających na niej osób bezrobotnych. Winę za to ponosiły głównie bogate gminy z okolic stolicy kraju, które systematycznie eksmitowały w to miejsce tak zwane rodziny z problemami. Doprowadziło to do sytuacji, w której wyspa stała się w Danii rekordzistką pod względem przeprowadzonych licytacji komorniczych oraz osób będących na zasiłkach socjalnych. Raport Krajowej Rady do Spraw Zdrowia nie pozostawiał złudzeń. Ludzie biedni znacznie mniej dbali o własne zdrowie niż ich bogatsi rodacy. Z tego powodu wyspę Falster oraz sąsiadującą z nimi wyspę Lolland zamieszkiwała rekordowo duża liczba pacjentów z więcej niż jedną zdiagnozowaną chorobą. Jak dodamy do tego fakt, że ten rejon Danii mógł się poszczycić najwyższym procentowym udziałem palaczy, osób ze znaczną nadwagą, chorych na cukrzycę oraz cierpiących na bóle kręgosłupa, daje to dość dobry obraz tego, z czym na co dzień musieli się zmagać miejscowi lekarze. A tych w szpitalu zawsze brakowało. I to z prostego powodu. Niewielu specjalistów chciało pracować w placówce o tak złej sławie. Takich oporów nie miała Pernil, 27-letnia pielęgniarka z oddziału ratunkowego.
jako jedna z nielicznych, praktycznie nie wyobrażała sobie innego miejsca do pracy. Nie tylko dlatego, że była bardzo zżyta z tym szpitalem. To właśnie tam poznała swojego życiowego partnera. Nils był ordynatorem oddziału ratunkowego. Rozwiedziony szybko wpadł w oko młodej pielęgniarce. Ze wzajemnością. Oboje długo ukrywali swój związek przed przełożonymi. W końcu zdecydowali się ogłosić publicznie, że są parą. Dogadywali się świetnie, zarówno prywatnie, jak i w pracy. Pernil wiedziała, że zawsze może liczyć na jego pomoc. I to właśnie do niego zwróciła się ze swoim problemem. Zrobiła to od razu, jak tylko zaczęła podejrzewać, że coś tam jest nie tak. Że na jej oddziale zaczęły się dziać dziwne i straszne rzeczy. Była niedziela, 15 lutego 2015 roku. Niezwykle pracowity weekend kończył się dla Pernil trzecim z rzędu 12-godzinnym dyżurem. Rozpoczęła go o 7, kończyła o 19. Gdy przyszła do pracy, przejęła zmianę od innej pielęgniarki, 31-letniej Christine. Wcześniej kobiety zazwyczaj pracowały razem. Nie były może przyjaciółkami, nie utrzymywały ze sobą kontaktu poza szpitalem, ale w pracy dogadywały się znakomicie. Jedna mogła polegać na drugiej i co najważniejsze, mogły sobie ufać. Zdarzało się, że ludzie przyjmowani do naszego szpitala umierają, zwłaszcza jeśli na oddział ratunkowy trafiają w stanie ciężkim. Jednak z reguły przeprowadzone badania pozwalają nam ocenić z dużym prawdopodobieństwem, jak szybko może nastąpić śmierć. A gdy już do niej dochodzi, nie jest ona zaskoczeniem ani dla nas lekarzy, ani dla pielęgniarek. Natomiast w tamten weekend zaskoczyły nas aż 4 przypadki. Zaczęło się już w piątek. Na oddział przyjęta została starsza pani. Jej stan był ciężki, ale personelowi udało się go ustabilizować. Pernil opiekowała się pacjentką przez swoją całą zmianę. A gdy wychodziła do domu, z ulgą zapisała w karcie pacjenta, że stan chorej poprawił się i nie zagraża jej życiu. Jednak gdy 12 godzin później Pernil ponownie zjawiła się na swoim oddziale, usłyszała, że pacjentka zmarła. Dosłownie chwilę po jej wyjściu. Starsza pani nagle przestała oddychać, iż żaden z lekarzy nie wiedział dlaczego. Podczas sobotniego dyżuru doszło do bardzo podobnej sytuacji. Pacjent z bólem w klatce piersiowej i zawrotami głowy. Po podłączeniu tego mężczyzny do urządzenia monitorującego, okazało się jednak, że nic poważnego mu nie dolegało. Zwykły atak paniki. Zanim Pernil skończyła swój dyżur, jego stan był już na tyle dobry, że następnego dnia miał zostać wypisany do domu. Tak się jednak nie stało. W nocy po prostu przestał oddychać. Innego pacjenta przyjęto z powodu infekcji nogi. Choć w ranę wdała się już gangrena, to 70-latek za nic w świecie nie zgadzał się na amputację. Pernil podała mu antybiotyki. Ale ostrzegła, że takie leczenie nie zwalczy infekcji, które na dłuższą metę doprowadzi do jego śmierci. Jednak ten pacjent zmarł znacznie szybciej niż prognozowano. Zaledwie kilka godzin po przejęciu dyżuru przez nocną zmianę. Godzinę po nim zmarł mężczyzna, którego chwilę wcześniej przyjęto na oddział ratunkowy z powodu zatrzymania moczu. 4 przypadki nagłej śmierci. Umierali pacjenci, u których absolutnie nic na to nie wskazywało. Na ten dziwny zbieg okoliczności zwróciła również uwagę pielęgniarka Karina, przejmująca swój dyżur od Pernil. Obie kobiety spotkały się w niedzielny wieczór. Rozmawiając w pokoju socjalnym o tych niezrozumiałych przypadkach, nagle obie zadały sobie w myślach pytanie. A co, jeśli to nie były przypadki? Drugie pytanie Pernil zadała już głośno. Czy ona im to zrobiła? Karina nic nie odpowiedziała, ale nie była tym pytaniem zaskoczona. I nawet nie zapytała, o kim jej koleżanka mówi. Nagle obie pielęgniarki uświadomiły sobie, że tak naprawdę myślą o tej samej osobie.
Gdy Christina Ajstrup Hansen mijała lekarzy na szpitalnym korytarzu, pierwszą rzeczą, na jaką zwracali oni uwagę, był jej atrakcyjny wygląd. Swoje długie włosy farbowała na kruczoczarny kolor. Rzęsy zawsze podkreślała dużą ilością tuszu. Była zgrabna o nieco zaokrąglonych kształtach. Poza swoim wyglądem wyróżniała się miłym sposobem bycia. Wydawała się być nie tylko miła, ale i kompetentna. Nikt nie miał wątpliwości, że niezwykle łatwo dogaduje się z resztą pielęgniarek. Wszyscy, którzy ją znali, byli zgodni. Christina zawsze wykazywała się ogromnym zaangażowaniem. Do pracy przychodziła pierwsza i wychodziła ostatnia. Potrafiła w środku nocy zadzwonić do któregoś z lekarzy, aby zapytać, jak czuje się pacjent, którym opiekowała się na swojej zmianie. Najwięcej czasu poświęcała pacjentom, których stan zdrowia oceniano jako najcięższy. Zawsze przebywała w ich pobliżu, nieustannie pytając, czy czegoś nie potrzebują. A gdy sytuacja na oddziale stawała się dramatyczna i trzeba było ratować komuś życie, każdy chciał mieć przy sobie Christinę. Bez wątpienia była profesjonalistką. W sytuacjach zagrożenia czyjegoś życia potrafiła podejmować szybkie decyzje. Nie obawiała się przy tym pokłócić z jakimś lekarzem, jeśli uznała, że jego działanie było jej zdaniem niewłaściwe. Na pewno była osobą, która bez przerwy rzucała się w oczy. Nie należała do pielęgniarek, które zlewały się z tłem białych ścian na oddziale. Na początku Pernille uważała ją za niezwykle miłą osobę. Lubiła jej czarne poczucie humoru i luz, którym epatowała nawet w najtrudniejszych momentach. Podziwiała ją także za okazywaną pacjentom empatię i udzielaną im pomoc. Jednak z czasem coraz częściej zaczęła myśleć, że w Christine było coś dziwnego. Coś, czego Pernille sama nie umiała dokładnie opisać. Christina słynęła z tego, że nieustannie raczyła wszystkich opowieściami o swoich przygodach na oddziale podczas pełnionych dyżurów. Inne pielęgniarki znały już na pamięć wszelkie dramatyczne historie z jej udziałem. W swoich opowieściach 31-latka zawsze poddawana była najbardziej dramatycznym próbom. Jednak za każdym razem wychodziła z nich obronną ręką. Udawało jej się nad wszystkim zapanować. Wykazywała się przy tym swoimi niezwykłymi umiejętnościami zawodowymi. Ratowała tych, których lekarze uratować nie potrafili. Z agresywnymi pacjentami radziła sobie lepiej niż mistrzowie wschodnich sztuk walki. Diagnozowała tajemnicze choroby trafniej niż najwięksi specjaliści w danej dziedzinie. Christina opowiadała o tym w sposób bardzo obrazowy. Dobierając odpowiedni ton głosu i gestykulację, sprawiała, że wszyscy jej słuchacze byli pod ogromnym wrażeniem bohaterstwa, inteligencji i przenikliwości tej czarnowłosej bohaterki. Pernille także, ale tylko na początku swojej pracy w szpitalu. Po pewnym czasie opowieści Christiny coraz częściej zaczęły jej się wydawać mocno przesadzone. Przecież widywało ją podczas pracy, a później słuchała jej opowieści, które bardzo odbiegały od prawdy. Pernille pracowała na tym samym oddziale i nigdy nie doświadczyła podobnych sytuacji. Jej inne koleżanki również. Nikt nie widział Christiny w trakcie tych dramatycznych wydarzeń, o których później z przejęciem opowiadała w pokoju socjalnym. Ostatecznie wszystkie pielęgniarki pracujące w szpitalu podzieliły się na dwa skrajne obozy. Dla jednych była niekwestionowaną gwiazdą i bohaterką niemal jak z komiksów. Dla drugiej grupy stała się tylko mocno irytującą mitomanką, która poprzez historie wymyślone na swój własny temat próbowała jedynie skupić na sobie uwagę innych. Choć Pernille zdecydowanie należała do tego drugiego obozu, nie miała żadnych oporów przed tym, aby brać dyżury razem z podejrzaną koleżanką. Choć obie nie utrzymywały ze sobą żadnego kontaktu prywatnie, w pracy świetnie się dogadywały i wzajemnie uzupełniały. Czasami nawet razem się wygłupiały, aby odreagować stresujące godziny na dyżurach. Obie nie miały sobie równych w sypaniu żartami.
Od jakiegoś czasu Pernille wyraźnie zauważyła, że podczas ich wspólnych zmian częściej dochodziło do pogarszania się stanów zdrowia pacjentów. Omdlenia, wymioty, zawroty głowy. To dawało się jeszcze jakoś wytłumaczyć, ale znacznie trudniej można było wyjaśnić nieoczekiwane zatrzymanie krążenia. Zwłaszcza u tych chorych, których wyniki badań były dość dobre. Pielęgniarką, która niemal zawsze była wówczas w pobliżu tego pacjenta i jako pierwsza wszczynała alarm na oddziale, była właśnie Christina. To ona przystępowała wtedy do akcji ratowniczej, zanim przybył pozostały personel. Na początku Pernille traktowała to jako niezwykły zbieg okoliczności. Choć nie była przesądna, zgodziła się, kiedy Christina taki stan rzeczy nazywała klątwą. Przed weekendem, w połowie lutego, zapowiedziała nawet w żartach, że z pewnością ta klątwa da o sobie znać i tym razem. No i faktycznie dała. I to aż 4 razy. Wracając w niedzielny wieczór do domu, Pernille po raz pierwszy pomyślała sobie, że może nie wszystko na oddziale było zbiegiem okoliczności. A co, jeśli to sprawka Christiny? Myśli w jej głowie toczyły ze sobą prawdziwą bitwę na argumenty. Czyżby jej koleżanka sama tworzyła sobie tematy do późniejszych, jeszcze bardziej podkoloryzowanych opowieści? A może z premedytacją szkodziła pacjentom, doprowadzając niektórych z nich nawet do śmierci? Tak jak w ten weekend, gdy aż 4 z nich zmarło, choć tak naprawdę ich wcześniejszy stan absolutnie na to nie wskazywał. Czy to nie dziwne, że podczas dyżurów Christiny stan pacjentów znacznie częściej ulega pogorszeniu niż wtedy, kiedy ona ma wolne? Jednak z drugiej strony, może to właśnie Pernille doszukiwała się czegoś, co tak naprawdę nie miało miejsca. To był przecież oddział ratunkowy. Pacjenci umierali, a śmierci nigdy nie udaje się przepowiedzieć ze 100% pewnością. Może Pernille podświadomie wszystko sobie wyolbrzymiała. Może zarażona mocno kontrowersyjnym sposobem bycia swojej koleżanki. Po prostu coraz bardziej jej nie lubiła. Może chciała, aby uwielbiana przez lekarzy Christina okazała się złą osobą. Swoimi wątpliwościami podzieliła się z Nilsem. Ordynator nie mógł uwierzyć w te rewelacje, które usłyszał od swojej partnerki. Nawet się zdenerwował. Twierdził, że nie opowiada się takich rzeczy o swojej koleżance z pracy. Zwłaszcza, jeśli podobne oskarżenia opierają się jedynie na przeczuciach. Nie było dowodów. Dla świętego spokoju sprawdził karty zmarłych pacjentów. Przyczyna śmierci – nagłe zatrzymanie akcji serca. Nie znalazł jednak niczego, co mogłoby świadczyć, że ich śmierć była podejrzana. Takie rzeczy wciąż się przecież zdarzają i mogą one spotkać dosłownie każdego. Działa to po prostu tak, jakby ktoś nagle wyjął wtyczkę z kontaktu. Ludzie przewracają się na trawniku, na podłodze w domu czy w autobusie, mimo że kilka minut wcześniej nie było żadnych oznak, że coś im dolega. Jest to może dziwne, ale nie niemożliwe. Takie życie. Zwłaszcza u ludzi, którzy wcześniej lekceważyli własne zdrowie. Niewykryte wcześniej wady serca. Mięsień, który nagle odmawia posłuszeństwa. Nieoczekiwana śmierć. To jednak nie uspokajało Pernille. Kobieta wciąż nie była pewna tego, co myśleć. I co właściwie powinna zrobić. Wtedy z inicjatywą wyszedł Nils. Na razie oboje zapomną o tym, co wydarzyło się w weekend. I nie mówiąc wcześniej nic nikomu, spróbują sprawdzić, czy uda się potwierdzić podejrzenia pielęgniarki. Pierwszy wspólny dyżur Pernille i Christiny wypadł 28 lutego. Nils stwierdził, że będzie to doskonała okazja, aby nakryć 31-latkę na sytuacji, której nie będzie można racjonalnie wyjaśnić. Plan był prosty. Pernille będzie uważnie śledzić każdy ruch swojej koleżanki. Jeśli cokolwiek ją zaniepokoi, dopiero wtedy rozważą, czy powinni zawiadomić policję. Takie wyjście wydawało się najlepsze. I oboje się z tym zgodzili. Nieco ponad tydzień przed wspólnym dyżurem, Pernille wysłała Christinie SMS-a.
Do zdjęcia planu dnia dodała napis, że aż się boi. Wiadomość zakończyła ikonką małpy zasłaniającej sobie oczy. Musiała się zmusić do jej wysłania. Zależało jej, aby zachować pozory, że wszystko jest tak jak zwykle, że wciąż komunikują się swoim specjalnym żargonem i naśmiewają z klątwy ciążącej na oddziale ratunkowym, zawsze wtedy, kiedy jej koleżanka ma dyżur. Szybko otrzymała odpowiedź. 5 buziek. 4 wystraszone i 1 szeroko uśmiechnięta. Ikonkom towarzyszył napis. Będzie niezła jazda. Pernille już nie odpisywała. Ten tekst wzbudził w niej nieprzyjemne uczucie. I dopiero wtedy zaczęła się tak naprawdę bać. Gdy w sobotę 28 lutego Pernille krótko przed 19 zjawiła się na oddziale, Christina już na nim była. Jak zwykle przyszła do pracy pół godziny wcześniej. Przejmując swoją zmianę, dowiedziały się, że przed południem przyjęto na oddział 72-letnią Maggie. Powód? Silny ból w górnej części ramion i nad łopatkami. Podejrzenie? Zawał serca. Badania wykazały, że było to jedynie migotanie przedsionków. Wieczorem stan pacjentki był już stabilny. Oddychanie i ciśnienie krwi były w normie. Prognoza: wypis do domu następnego dnia. Znacznie gorzej czuł się 66-letni Vigo. Miał raka, a jego stan był ciężki. W zasadzie poza podawaniem mu morfiny lekarze niewiele mogli już zrobić. Gdy w 8:30 jego serce stanęło, system monitorujący włączył alarm. Pernille przybiegła do jego łóżka, ale nic już nie mogła zrobić. Odłączając go od aparatury, spostrzegła jednak, że korek wlewu w jego wenflonie umieszczonym na wierzchu dłoni nie był zakręcony, a powinien być. Co więcej, znajdowały się na nim resztki mleczno-białego, gęstego i kleistego płynu, który ktoś musiał mu wcześniej podać. Z karty pacjenta wynikało, że ten mężczyzna powinien dostawać wyłącznie morfinę, ale konsystencja tego leku wyraźnie nie pasowała do resztek znalezionych przez pielęgniarkę. Kobieta zaczęła myśleć, jaki lek ma właśnie taką barwę. Który ma taką gęstość i kleistość? Jej zdaniem mógł pasować tylko Stesolid. Bardzo silny lek podawany wyłącznie przy stanach lękowych lub w razie napadu drgawek. Przedawkowany zwykle doprowadzał do śmierci. Nie było jednak żadnych powodów, aby ten mężczyzna otrzymał ten lek. Dlaczego więc ktoś mu go podał? I najważniejsze, czy tym kimś była Christina? Pernille zrobiła telefonem zdjęcie resztek leku. Nie miała wątpliwości, że zdobyła pierwszy dowód na to, że miała rację. Natychmiast wysłała do Nilsa SMS-a. Mam już pierwszą martwą osobę. Czekając na odpowiedź, nie wiedziała jeszcze, że zanim ją otrzyma, wyśle swojemu partnerowi kolejną złowieszczą wiadomość. Mieszkająca w domu starców Anna miała 86 lat. Przywieziono ją do nas z powodu jej problemów z oddychaniem. Szybko zdiagnozowaliśmy u niej zapalenie płuc. Pacjentka była już bardzo słaba, a jednocześnie przerażona. Zaleciliśmy jej kurację przeciwbólową i przeciwlekową. Podano jej morfinę i Stesolid. Jednak 2 godziny przed rozpoczęciem nocnej zmiany jej stan nagle się poprawił. Anna odzyskała przytomność. Zjadła posiłek, a nawet poprosiła o lody. Choć nikt z personelu nie liczył w tym wypadku na cud, nikt też nie spodziewał się jej nagłej śmierci. Tymczasem już 20 minut po rozpoczęciu pracy do dyżurki pielęgniarek weszła Christina. Oznajmiła swoim koleżankom, że idąc korytarzem przez otwarte drzwi do sali, spostrzegła, że Anna przestała oddychać. Pernille natychmiast pobiegła do pacjentki. Razem z nią zjawiła się także Christina. To ona rozpoczęła natychmiastową reanimację. Twarz Anny była blada, a usta sine, ale wciąż żyła. Natychmiast powiadomiono jej córkę, która przybyła do szpitala pół godziny później, aby pożegnać się z matką.
dokładnie o godzinie 20:37, czyli kilka minut po śmierci Vigo, Anna zmarła. Przyczyna śmierci? Nagłe zatrzymanie krążenia. O 21:00 na wyświetlaczu telefonu ordynatora wyświetliła się wiadomość. Numer 2. Nie mam więcej wątpliwości. Pernille była przerażona. Czy powinna od razu powiadomić policję? Zadzwoniła do Nilsa. Kazał jej poczekać, aż przyłapie podejrzaną na gorącym uczynku. Na razie nie mieli przecież żadnych dowodów. Pacjenci byli w złym stanie, więc ich śmierć nie musiała być wcale wynikiem przestępstwa. Jeśli okazałoby się, że oskarżyli pielęgniarkę niesłusznie, narobiliby sobie tylko kłopotów. Pernille nie pozostawało więc nic innego, jak tylko kontynuowanie ich planu. Nie minęło jednak zbyt wiele czasu, gdy na jednej z sal ponownie rozległ się alarm zatrzymania krążenia. 86-letniego Svenda przewieziono, ponieważ miał problemy z oddychaniem. Dodatkowo miał chore serce, a tak przynajmniej twierdziła jego historia choroby. Gdy Pernille zjawiła się przy jego łóżku, Christina już robiła mu masaż serca. Pacjent nie odzyskiwał przytomności. Po kilkunastu minutach lekarz nakazał przerwanie akcji reanimacyjnej. Svend był trzecią ofiarą tej koszmarnej nocy. Każdej pielęgniarce na nocnej zmianie przysługiwała 30-minutowa drzemka. Pernille udała się na nią o 3:00. Nie mogła jednak zasnąć. Cały czas zastanawiała się, jak może zdobyć dowód na celowe działanie jej koleżanki. Wiedziała, że sekcje zwłok wykonuje się tylko w podejrzanych przypadkach, a te 3 zgony na pewno się do nich nie zaliczały. Nagle jej myśli zostały brutalnie przerwane, gdy w drzwiach pomieszczenia stanęła Christina. U kolejnej osoby na oddziale wystąpiło nagłe pogorszenie. To 72-letnia Maggie, która miała wyjść do domu następnego dnia. Jej stan był dobry i dalsza hospitalizacja nie była potrzebna. Tymczasem pacjentka zaczęła wymiotować i skarżyć się na silne bóle w klatce piersiowej. Gdy tylko Pernille dobiegła do jej sali, ujrzała stojącą przy łóżku Christinę. Stała pochylona nad zielonym wenflonem. Zwrócona była plecami do wyjścia, a jej ręce wydawały się być zajęte jakąś czynnością, tak jakby wstrzykiwała pacjentce jakiś lek. Była przy tym tak bardzo skupiona, że nawet nie zauważyła, jak w zupełnej ciszy w drzwiach do sali stanęła inna pielęgniarka. Pernille doskonale wiedziała, że stan tej kobiety był już na tyle dobry, że lekarz nie zalecił podawania jej kolejnych porcji leku. Starsza kobieta miała spokojnie czekać na swój wypis. W takim razie, co robiła przy niej Christina? I co jej podawała? Cokolwiek to było, Pernille postanowiła to natychmiast przerwać. Wchodząc do sali, krzyknęła pytająco, czy może jej w czymś pomóc. Pielęgniarka aż drgnęła. Wydawała się być ogromnie zdezorientowana, ale ruch jej ramion zdecydowanie przyspieszył. Zupełnie jakby za wszelką cenę zamierzała skończyć to, co już rozpoczęła. Pernille zrobiła kilka kroków w jej stronę. Kiedy stanęła obok, zauważyła w jej dłoniach 2 strzykawki. Ich tłoki były wciśnięte do samego końca. To mogło oznaczać tylko jedno. Cokolwiek wcześniej zawierały, teraz znajdowało się już w ciele pacjentki. I jak podejrzewała Pernille, mogło stanowić dla niej ogromne zagrożenie. Tymczasem Christina odpowiedziała, że nic jej nie podawała. Przyszła jedynie sprawdzić, co się dzieje, jak tylko usłyszała odgłosy wymiotowania. Zużyte strzykawki zostały jej po innym pacjencie, któremu podała leki zgodnie z zaleceniami lekarza. Gdy do sali przyszedł lekarz, 72-latka straciła przytomność. Rozpoczęła się akcja reanimacyjna, podczas której, jak to często miało miejsce, prym wiodła Christina. Po kilkunastu minutach serce znów zaczęło bić. Jednak pacjentka nie była w stanie oddychać samodzielnie. Lekarz stwierdził, że już nic więcej nie może zrobić.
20 minut po 6, Pernille wysłała kolejnego SMS-a do Nilsa. Numer 4. Po odłączeniu pacjentki od aparatury, lekarz wciąż miał wątpliwości, czy wydał prawidłową diagnozę. On także, podobnie jak Pernille, nabrał podejrzeń, że za pogarszanie stanu zdrowia tej kobiety mogły odpowiadać jakieś leki podane w zbyt dużej ilości. Standardowo podano jej antidotum na morfinę. Nie zadziałało. Wtedy Pernille, mając na uwadze to, co znalazła przy Vigo, zasugerowała lekarzowi, że może tym lekiem był stesolid. Także i na to zlecono podanie antidotum. Nie minęła nawet minuta, a z pacjentką zaczęło się coś dziać. Nagle otworzyła oczy i zaczęła normalnie oddychać. Po chwili nawet usiadła na swoim łóżku. Wszyscy patrzyliśmy na nią przerażeni, a ona, jak gdyby nigdy nic, poprosiła o coś do picia. Przez cały ranek personel podawał kobiecie kolejne porcje antidotum. Jedna z pielęgniarek stwierdziła później, że przez wszystkie lata swojej pracy jeszcze nigdy nie widziała, aby ktokolwiek potrzebował aż tyle odtrutki. Gdy Nils przyjechał do szpitala, była godzina 6:30. Pół godziny do końca nocnego dyżuru. Ordynator nakazał Pernille zabezpieczenie wszystkich worków na śmieci. Mogły się w nich znajdować potencjalne dowody na popełnione przestępstwa, bo ani on, ani jego partnerka nie mieli już żadnych wątpliwości. Christina zamordowała w nocy 3 osoby i próbowała uśmiercić 4. Gdy kobieta opuszczała szpital, udając się do domu, w stronę placówki jechały już policyjne radiowozy. Funkcjonariusze zabezpieczyli znajdujące się w koszach na odpadki strzykawki oraz ampułki po lekach. Przesłuchano cały personel. Szybko okazało się, że już 3 lata wcześniej inne pielęgniarki podejrzewały Christinę o działanie na szkodę pacjentów. Nie poinformowały o tym wtedy nikogo, ponieważ, jak same przyznały, nie miały na to dowodów. Gdy przyszły wyniki z sekcji zwłok pacjentów zmarłych podczas nocnego dyżuru, stało się jasne, że ich śmierć nie była naturalna. W ich ciałach odkryto kilkunastokrotne dawki zarówno morfiny, jak i stesolidu. Lek podano im krótko przed zatrzymaniem akcji serca. Christina została aresztowana. Gdy o całej sprawie napisały duńskie gazety, cały kraj był w szoku. Opinia publiczna szybko podzieliła się na 2 obozy, podobnie jak miało to miejsce wcześniej w szpitalu. Jedni nazywali ją aniołem śmierci i domagali się dla niej najwyższej możliwej kary. Byli też tacy, którzy ją bronili. Wskazywała, że stała się ofiarą swojej koleżanki z pracy, która zazdrościła jej popularności i powodzenia u innych lekarzy. Gdy na światło dzienne wyszła nieprawdziwa plotka o jej romansie z Nilsem, Pernille także znalazła się w ogniu krytyki. Wielu twierdziło, że próbowała zniszczyć niewinną pielęgniarkę, kierując się zwykłą zemstą. Proces odbił się w całej Danii bardzo głośnym echem. Jego przebieg, kontrowersje z nim związane oraz nieoczekiwane zwroty akcji mogłyby posłużyć jako temat na zupełnie oddzielny odcinek. Wszystkich zainteresowanych szczegółami tego procesu odsyłam do audiobooka zatytułowanego Pielęgniarka. Historia zbrodni, które wstrząsnęły Skandynawią. Te pozycje znajdziecie oczywiście w aplikacji BookBeat. Dowiecie się z niej m.in., w jaki sposób obrona Christiny próbowała podważać dowody zebrane przez prokuraturę. Poznacie odpowiedź na pytanie, dlaczego na oskarżycieli padła mocna fala krytyki mediów i to jeszcze zanim rozpoczęła się rozprawa. Ile tak naprawdę ofiar mogła mieć na swoim sumieniu oskarżona, która w tym szpitalu pracowała przez wiele lat? Przekonacie się również, co na temat wszystkich oskarżeń miała do powiedzenia sama Christina. Wynik tego procesu nie jest jednak żadną tajemnicą, ponieważ kilka lat temu pisały o nim wszystkie duńskie dzienniki. Echa tej sprawy trafiły również do Polski, ale przeszły one w naszym kraju bez większego zainteresowania. Początkowo sąd skazał Christinę na karę dożywotniego pozbawienia wolności.
Obrońcy złożyli apelację, która została uwzględniona. Sąd apelacyjny nie zakwestionował tego, że pacjenci zmarli po podaniu im zbyt dużych dawek leków, ale uznano, że było to wynikiem jej rażących zaniedbań i uchybień, a nie popełnionych przez nią zabójstw. Zebrane przez prokuraturę dowody nie pozwoliły na jednoznaczne wykazanie, że oskarżona działała w złej wierze, a co za tym idzie, że choć faktycznie przyczyniła się do wszystkich zgonów, to nie można ich nazwać morderstwami. Dodatkowo została uznana za winną podania własnej 7-letniej córce środków nasennych, kradzieży leków ze szpitalnego magazynu oraz posiadania dużej ilości środków odurzających. Wyrok Christine został zmniejszony z dożywocia do 12 lat. Pierwszą okazję do opuszczenia swojej celi będzie miała już w marcu przyszłego roku i zdaniem wielu duńskich ekspertów jest bardzo duża szansa na to, że faktycznie odzyska wtedy wolność. Christina została pozbawiona prawa do wykonywania zawodu aż do odwołania. Oczywiście po wyjściu z więzienia będzie się mogła starać o odzyskanie tego prawa. Szanse na to jednak są niewielkie. Również ona sama podchodzi do tego raczej sceptycznie, jednocześnie zapowiadając, że nawet gdyby dostała taką szansę, to raczej z niej nie skorzysta. Nie chce mieć już nic wspólnego z pracą w duńskiej służbie zdrowia. Odcinek powstał na podstawie książki Pielęgniarka. Historia zbrodni, które wstrząsnęły Skandynawią, autorstwa Christiana Korfiksena, która ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Saga Egmont. Odcinek powstał we współpracy z aplikacją BookBeat.